Proszę Państwa, radio to kafe metro, są to bardzo kuncika Barbie Baby Lounge, strumek. Pod względem personalnym, ale i tutaj pod względem baba mówi o materialnym. Tym, kim... Poza tym ci ludzie przede wszystkim jeszcze są bardzo podszyci z... Idź. ...naukowcy promujący Karola Marksa. O. Masz, Karol Marks i Chiny. To baba o Chinach. Gada. Daj baba spokój. ...jako morderców Żydów i kolonizatorów. Kto promuje jej twórczość w Polsce, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Granie tym językiem, a że tamte to nie mają szans. Na Szanowni Państwo, kochane rodziny Radia Maria i Telewizji Trwam. Cieszymy się, że słuchacie Radia Maria, oglądacie Telewizję Trwam, a kiedy potrzeba, upominacie się razem z nami o potrzebne do nadawania częstotliwości czy multiplex dla Telewizji Trwam. Te media istnieją dzięki Panu Bogu i dzięki Wam, ludziom dbającym jak w dobrej rodzinie o te media. Mamy oczywiście dużo problemów, ale kto ich nie ma? Bez Was jednak nie rozwiążemy jednego problemu – utrzymania tych mediów. Wiecie Państwo, że od początku były siły, ludzie, którzy są dalej i chcą, by to radio i telewizja przestały istnieć. Różne były utrudnienia. Zaangażowane były urzędy, sądy, ale najbardziej posługiwali się i posługują oszczerstwami, kłamstwem w mediach i nie tylko w mediach, również przez propagandę szeptaną. W myśl lewackiej zasady kłamcie, kłamcie, a zawsze coś zostanie. Mareczek mówi w zapartek. Plujcie, plujcie, a zawsze coś przeschnie. To ostatnie było Lenin. I tak też kłamią, na przykład, że na nasze media, czy mówiącemu te słowa rządzący dali, czy dają wiele milionów złotych. To rzeczywiście, gdy ktoś usłyszy taką historię, jeszcze uwierzy, to wyobraźnia jest mówi. I oczywiście są rezultaty negatywne. Robią to ci wrogowie. Wrogowie, mógłbym powiedzieć spokojnie, Kościoła, ale i Polski, robią to po to, abyście Państwo nie pomagali materialnie utrzymać tych mediów. Kochani, jeśli nie będzie systematycznej pomocy, to te media upadną. Prosimy Was bardzo o systematyczną pomoc, aby Radio Maria i Telewizja Trwam nie przestały istnieć. I jeszcze jedno. Do wszystkich przesyłających ofiary od 10 zł wzwyż wysyłamy w ciągu 2 miesięcy podziękowania. W ten sposób potwierdzamy otrzymanie ofiary na Radio Maria czy Telewizja Trwam lub na świątynię. Niejednokrotnie jednak ofiary nie dochodzą. Między innymi zdarza się tak, gdy wysyłacie Państwo przez tak zwane tanie punkty wysyłek. Zauważamy, to jest jakaś prawidłowość, między innymi przez różne agencje. Prosimy o pomoc systematyczną. Można dać na przykład stałe zlecenie w swym banku na wysyłkę ofiary na Radio Maryja czy na nasze media. Zaś od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 15, możecie Państwo pytać, podam numer telefonu, czy ofiara doszła. Możecie Państwo telefonować na numer 56 610 82 10. Powtarzam, 56 610 82 10. Jednak, tak jak już powiedziałem, proszę pytać ewentualnie dopiero po około 2 miesiącach od wysłania ofiary. Bóg zapłać za współpracę w ewangelizacji Polski i świata. Bóg zapłać za pomoc. Jeszcze ostatnia sprawa. Aby przesyłka listowa była tańsza, liczy się każdy grosz. Wysyłamy w tych listach podziękowania reklamy.
na przykład naszej uczelni, czy fundacji Nasza Przyszłość, czy inne sprawy, ale nasze sprawy. Także, żebyście Państwo wiedzieli, dlaczego tak jest. Wszystko Państwu wyjaśniamy, tłumaczymy. Chcemy, żebyście Państwo wiedzieli wszystko. Mówcie też Państwo innym. I jeszcze raz prosimy o systematyczną pomoc. Prosimy tu Polaków w Polsce, ale i Polaków poza Polską. Możecie nas Państwo słuchać w Polsce przez stacje naziemne, przez satelitę w Europie, w Ameryce Północnej. Możecie nas Państwo słuchać i oglądać również przez internet. Mówcie Państwo o tym innym, także Polakom poza Polską. Niech to radio jednoczy nas wszystkich w prawdzie i miłości. Na chwałę Bożą, dla dobra każdego człowieka i naszej ukochanej ojczyzny.
Maja, poniedziałek, po 8 niedzieli zwykłej imieniny obchodzą Augustyn oraz Jaromir. Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzisiejszych solenizantów, jubilatów oraz słuchaczy i ofiarodawców Radia Maryja. 148 dzień 2018 roku, do zakończenia roku pozostało jeszcze 217 dni. Patronami dnia są: dziś wspominamy świętego Justa Biskupa, uczestniczył w kilku synodach i pozostawił pisma, zmarł w 550 roku. U franciszkanów Marii Anny od Jezusa z Paredes, świętej dziewicy. W zakonie maltańskim świętej Ubaldeski z Pizy. Ponadto świętego mnicha Wilhelma, jako rycerz Karola Wielkiego zasłynął w walkach z najeźdźcami arabskimi, gdy dotarł do Barcelony. Założył opactwo i zrzekł się swoich majątków, zmarł w 812 roku. Świętego biskupa Germana, biskup Paryża, znany z działalności misyjnej, zmarł w 576. Ponadto dzisiaj pamiętamy o służebnicy Bożej Pauli Zofii Tajber oraz o cudze Bożym Stefanie Kardynale Wyszyńskim, urodzony 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął we Włocławku 3 sierpnia 1924 roku. Krótko pracował jako wikary, a później odbył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie prawa. W zakresie prawa. Tutaj. Tak. A zatem tak się przedstawia kalendarz. Ponadto dzisiaj pamiętamy o tym, że w 2006 roku zakończyła się pierwsza pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski. W 1980 pierwszym zmarł kardynał sługa Boży Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. W 1975 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym. Zlikwidowano powiaty, utworzono 49 województw. Ponadto w 1921 roku rozpoczęły się pierwsze międzynarodowe targi poznańskie. A zatem wśród wydarzeń z kalendarza związanego z historią naszej ojczyzny, jak i z kalendarza świętych błogosławionych, prosimy o wstawiennictwo tychżeż świętych i błogosławionych. Pamiętamy o Stefanie kardynale Wyszyńskim, prosząc za jego wstawiennictwem o potrzebne dary łaski dla nas, dla naszej ojczyzny. I dzisiaj też ten krótki czas do godziny pierwszej
pragniemy poświęcić tej osobie wspomnieniom, zwłaszcza tych spośród Państwa, którzy pamiętają jego postać, jego osobę, pamiętają spotkania z prymasem tysiąclecia. Przypomnijmy, 28 maja 1981 roku przeszedł do wieczności kardynał Stefan Wyszyński. Tak, maki były. Opiekunów Sejmu. Powiedziała również, że protestujący wychodzą z Sejmu jako bohaterowie i zwycięzcy. Teraz na was będą spoczywały oczy wszystkich niepełnosprawnych, nadzieje niepełnosprawnych. Nie zostawimy was samych, nie będziemy bez was o niczym decydowali, ale rzeczywiście potrzebujemy teraz ekspertów, organizacji po to, żeby dążyć do tego, żeby wszystkie zapisy konwencji do spraw osób niepełnosprawnych ONZ były w Polsce wypełniane. Grupa opiekunów wraz z osobami niepełnosprawnymi protestowała od 18 kwietnia. Zgłosiła dwa postulaty: zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500-złotowego dodatku na życie, zwanego też rehabilitacyjnym. Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania, zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS. Parlament przyjął też ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Według rządu przyniesie ona gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący utrzymują, że ten postulat nie został spełniony, bo im zależało na 500 zł gotówce. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Minister obrony Mariusz Błaszczak uważa, że NATO musi jeszcze bardziej wzmocnić swoją obronność zarówno na wschodzie, jak i na południu. Szef resortu obrony mówił o tym podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Krajów NATO w Warszawie. Minister Błaszczak przypomniał, że na lipcowym szczycie w Brukseli sojusz ma m.in. zaakceptować nową strukturę dowodzenia. Potrzebna jest sprawniejsza struktura dowodzenia NATO, w tym nowe dowództwo komponentu lądowego szczebla armijnego. Polska gotowa jest je współtworzyć. Sojusz potrzebuje więcej sił bojowych o wyższym stopniu gotowości, które powinny być ściślej afiliowane do dowództw. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony, zmodyfikować szkolenia i ćwiczenia, by przywracały wojsku zdolność prowadzenia operacji obrony terytorium. Minister Mariusz Błaszczak mówił, że Polska jest jednym z krajów, które przeznaczają na obronność 2% PKB. Na taki właśnie próg państwa NATO umówiły się w czasie szczytu w Walii i w Warszawie. Szef MON podkreślał, że Rosja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie. Jest gotowa siłą zmieniać granice, gwałcąc suwerenność i integralność państw. Co równie ważne, konsekwentnie i planowo rozwija niezbędne do tego zdolności wojskowe. Kiedy Zachód pozbywał się czołgów, artylerii, środków obrony przeciwrakietowej, Rosja nie uwierzyła w koniec historii i wszystkie te zdolności zachowała. Dziś ma w pewnym sensie przewagę nad sojuszem. Nasze wojska górują nad rosyjskimi liczebnie, posiadając w wielu obszarach przewagę technologiczną, ale to Rosjanie są lepiej przygotowani do prowadzenia wojny klasycznej. Natomiast przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem była jednym z tematów dyskusji podczas popołudniowej sesji obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. Jego uczestnicy zwracali uwagę na to, że umowa z Iranem, z której wycofały się ostatnio Stany Zjednoczone, ma zarówno wady, jak i zalety. Marco Overhaus z niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa mówił, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa ujawniła różnicę w podejściu do Iranu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Celem europejskim było i nadal jest integrowanie Iranu, nawet z jego obecnym reżimem, jako partnerem na Bliskim Wschodzie. Celem administracji Trumpa jest izolowanie Iranu do momentu, w którym będzie zmuszony albo zmienić reżim, albo całkowicie porzucić obecny kurs w polityce zagranicznej bezpieczeństwa.
Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości i była szefowa MSZ Anna Fotyga podkreśliła, że kilka lat temu była przeciwniczką porozumienia z Iranem, gdyż jej zdaniem polityka wobec tego kraju powinna dotyczyć nie tylko kwestii nuklearnych, ale też rakiet balistycznych czy wspierania terroryzmu. Polityk zwróciła uwagę na kluczową rolę relacji europejsko-amerykańskich. Mówiąc o moim początkowym podejściu do porozumienia z Iranem, uważam, że gdy je już podpisano i uzgodniono, musimy działać bardzo ostrożnie, tak aby utrzymać więź transatlantycką. Ale to nie takie łatwe. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie zakończy jutrzejsza sesja plenarna. Wezmą w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda oraz sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Wydarzenia zielonogórskie były aktem bohaterskiej obrony praw obywatelskich, mówił w Zielonej Górze Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w obchodach 58. rocznicy tych wydarzeń. 30 maja 1960 roku mieszkańcy Zielonej Góry stanęli przeciw milicji w obronie domu katolickiego, który władze chciały zlikwidować, przekazując budynek na inne cele. To było nic innego jak desperacki akt bohaterskiej obrony podstawowych praw, które przynależą się każdemu człowiekowi, mówił prezydent Duda. Dzięki takim aktom jak ten, wbrew propagandzie i mimo niej, uczyniliście tą ziemię polską ziemią na powrót, tak jak kiedyś była te 1050 parę lat temu za czasów Piastowskich i później. Jakże bardzo stała się wasza właśnie dzięki temu, żeście wspólnie dla swojej wspólnoty, a dziś patrzymy na to z wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, gdzie sami się rządzimy, mówili dla Polski, żeście to zrobili. Prezydent Duda wręczył także odznaczenia państwowe. Wyróżnienia otrzymali biskup senior Adam Dyczkowski, historyk i dyrektor Archiwum Państwowego Zielonej Góry Tadeusz Dzwonkowski, a także zielonogórska radna i społeczniczka Eleonora Szymkowiak. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przełomowa decyzja Komisji Weryfikacyjnej w sprawie odszkodowań dla poszkodowanych przy reprywatyzacji, nowy program inwestycyjny rządu i kolejne zarzuty w aferze Amber Gold. Te i inne najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia przypomni teraz reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Poniedziałek. Komisja Weryfikacyjna przyznała odszkodowania pokrzywdzonym w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. Do pierwszej grupy trafi na razie w sumie 190 tysięcy złotych. Przewodniczący komisji Patryk Jaki ogłosił, że najwięcej, czyli 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia przyznano córce Jolanty Brzeskiej. To jest, powiedziałbym, dzisiaj bardzo symboliczna chwila, że pierwszym wnioskiem o zadośćuczynienie, którym zajęła się komisja weryfikacyjna, był wniosek córki świętej pamięci Jolanty Brzeskiej. Maria Brzeska złożyła wniosek i o odszkodowanie, i zadośćuczynienie. Wniosek o odszkodowanie jeszcze jest badany, został mu nadany bieg. W pozostałych rozpatrywanych przypadkach komisja przyznała od 7 do 23 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Odszkodowania odpowiadają różnicy w czynszu, jaki mieszkańcy płacili prywatnym właścicielom, a był on o wiele wyższy od tego, który obowiązuje w lokalach należących do miasta. Wtorek. 22 przeprawy w 9 województwach. Rząd ogłosił nowy program inwestycyjny Mosty Plus. Przez najbliższych kilka lat połączą brzegi m.in. Wisły, Bugu, Narwi i Pilicy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. My chcemy budować mosty również po to, żeby przede wszystkim łączyć Polskę, żeby ten rozwój, który w dużym stopniu przez poprzednie 25 lat był rozwojem niezrównoważonym, gdzie wielkie aglomeracje rozwijały się szybciej, chcemy tworzyć szansę do rozwoju dla mniejszych ośrodków, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne. Koszt programu Mosty Plus to 2 miliardy 300 milionów złotych. Środa. Prokuratura stawia zarzuty niedopełnienia obowiązków urzędniczkom zajmującym się sprawą Amber Gold. Usłyszały je policjantka Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i była urzędniczka Urzędu Lotnictwa Cywilnego, poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi, Krzysztof Bukowiecki. Wydała pozytywną opinię o zdolności finansowej tej spółki, mimo że spółka generowała straty, a jej płynność uzależniona była w całości od wkładu przekazywany przez jej udziałowca, czyli spółkę Amber Gold. Obie podejrzane nie przyznały się do zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień. Grozi im kara 3 lat więzienia. Czwartek.
prezydent Stanów Zjednoczonych odwołał zaplanowane na 12 czerwca spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem. Donald Trump zdecydował się na to po ostatnich wrogich oświadczeniach strony północno-koreańskiej. Wszyscy Koreańczycy z północy i z południa zasługują na to, aby móc żyć razem w harmonii, dostatku i pokoju. Ta piękna przyszłość będzie jednak możliwa tylko po usunięciu broni nuklearnej. Amerykański prezydent dodał, że jego kraj będzie nadal wywierał maksymalną presję na północną Koreę poprzez dotkliwe sankcje. Ostrzegł, że amerykańska armia jest gotowa na wypadek głupich posunięć ze strony tego kraju. Piątek. W Warszawie rozpoczęło się zgromadzenie parlamentarne NATO. Szef polskiej delegacji, poseł PiS Marek Opioła, zapowiedział, że uczestnicy obrad wspólnie wypracują deklarację z propozycjami zarysu koncepcji rozwoju NATO. Ten dokument, którym tutaj będziemy obradować i nad którym obradujemy, ma mówić o zarysie, o kwestiach, o sugestiach, które widzą poszczególne delegacje, składając swoje poprawki, uwagi, nad którymi dyskutujemy i nad którymi się zastanawiamy. I nie ma tam zapisów szczegółowych o kwestiach związanych, jakie mają być to siły, jakiej wielkości, gdzie mają być stacjonowane, jaki ma być czas reakcji. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Paul O'Reilly, podkreślał, że posiedzenie odbywa się w bardzo ważnym okresie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Widzimy, co dzieje się w naszych krajach, na naszych granicach, ale też daleko stąd, od Korei, przez Bliski Wschód, po Wenezuelę i inne kraje. Bezpieczeństwo to temat coraz bardziej globalnie powiązany, a NATO jest największym, najsilniejszym, a także politycznie i militarnie najważniejszym sojuszem na świecie. Podczas sesji będzie mowa m.in. o wzmacnianiu polityki odstraszania NATO na wschodzie, przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Sobota. 186 rodzin w Białej Podlaskiej odebrało klucze do mieszkań wybudowanych dzięki rządowemu programowi Mieszkanie Plus. To ważny element tworzenia nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej, zauważył premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział, że rząd będzie budował kolejne mieszkania w perspektywie kolejnych lat. Dawniej mówiło się ciasne, ale własne. Poprzez nasz program mieszkaniowy mieszkanie nie musi być takie ciasne, ale może być własne. O to nam właśnie chodzi. I chcę też powiedzieć, że ta przestrzeń, mieszkaniowa przestrzeń, to też trochę przestrzeń wolności. I Prawo i Sprawiedliwość buduje tę przestrzeń wolności dla Polaków. Rząd wylicza, że w tej chwili ma przygotowanych 25 tysięcy mieszkań w całym kraju. Do końca przyszłego roku rozpocznie budowę kolejnych 100 tysięcy. Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia podsumowała reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Grupa przedstawicieli Stanów Zjednoczonych przyjechała do Korei Północnej, podaje gazeta Washington Post. Wizyta ma związek z przygotowaniami do spotkania przywódców tych krajów, pomimo znaków zapytania dotyczących szczytu. Gazeta pisze, że były ambasador USA w Korei Południowej i były negocjator nuklearny z Północą, Sung Kim, został wezwany ze swojego obecnego stanowiska wysłannika na Filipiny, aby koordynować pracę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił, że jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem jest wciąż możliwe. Wszystko idzie jak należy, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o rozmowy 12 czerwca w Singapurze, powiedział amerykański prezydent. Wcześniej wolę, aby doszło do tego spotkania, zadeklarował Kim Jong-un, poinformowała północno-koreańska agencja. Wczoraj przywódca Korei Północnej ponownie spotkał się w Panmunjom w strefie zdemilitaryzowanej z prezydentem Korei Południowej. Moon Jae-in po zakończeniu rozmów powiedział, że Kim Jong-un chce, aby spotkanie z Donaldem Trumpem doprowadziło do końca historię wojny i konfrontacji i zapoczątkowało współpracę dla pokoju i dobrobytu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Szkole Polskiej w Atenach zakończyły się Dni Kultury Polskiej. Projekt realizowany był w ramach obchodów stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Patronat honorowy nad uroczystościami objęła ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Grecji. A więcej w relacji naszej korespondentki Beaty Kukiel-Wrejli. Kochana Polsko! Były to 3 dni poświęcone polskiej kulturze, literaturze, nauce, a przede wszystkim historii. Uroczystości rozpoczęły się od spektaklu słowno-muzycznego 100 lat niepodległości. Biały orzeł nie może się zbić, on w niewoli, piszczy nie
raz i tęsknotą wraca, by w nas wzbudzić duszę biało-czerwoną. Byliśmy pod dużym wrażeniem i ciągle jesteśmy pod tym wrażeniem, w jaki sposób szkoła kultywuje polskie tradycje i promuje polską kulturę. Podkreślił obecny na inauguracji konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach Wojciech Flera. Ten rok jest rokiem szczególnym. Obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego zgodnie z tradycją staramy się włączać szkołę w imprezy organizowane przez ambasadę, jak również wspierać imprezy organizowane przez szkołę. Polska staje z kolan! Biało-czerwona Polska! Jest wyciężona! W tych dniach młodzież zaprezentowała bogaty program artystyczny, w tym przedstawienie teatralne na podstawie utworu Stanisława Wyspiańskiego Wesele. Odbył się m.in. kiermasz książki i finał konkursu wiedzy historycznej. Wielu uczniów odebrało też nagrody i wyróżnienia za zajęcie wysokich miejsc w ogólnopolskich konkursach z różnych dziedzin. Dyrektor placówki Marzanna Geisler podkreśliła, że chociaż młodzież nie ma tych samych możliwości co uczniowie w Polsce, chętnie i licznie uczestniczy w projektach ogólnopolskich. Daje im obraz tego, że swoją wiedzą nie odstają, a czasami właśnie wyróżniają się nawet na forum ogólnopolskim. Też gwarantuje im taką pewność, że kiedy pojadą do Polski, a wkrótce niemal wszyscy się do tej Polski wybierają, będą dalej kontynuować swoją naukę już na terenie Polski i myślę, że nie będą mieli z tego powodu żadnych kompleksów, że przybywają z zagranicy, bowiem poziom ich wykształcenia nie odbiega w niczym od uczniów w Polsce. Dodała dyrektor Marzanna Geisler. Nauczycielka języka polskiego Beata Goralewska-Siafaka podkreśliła, że nauczyciele wkładają wiele wysiłków w to, aby dzieci nie zapominały o swoich korzeniach. Nauczyciele próbują w uczniach podtrzymać i podsycać poczucie tożsamości narodowej, przynależności do kultury i polskich tradycji. Budują też pozytywny wizerunek Polski w szkole. Podczas Dni Kultury Polskiej odbyły się także obchody jubileuszu 20-lecia Zespołu Szkół imienia Zygmunta Minejki w Atenach. Z tej okazji pokazana została wystawa fotograficzna przedstawiająca wieloletnią pracę szkoły, w tym udział uczniów w licznych wydarzeniach organizowanych przez miasto Ateny czy różne organizacje i instytucje zarówno polskie, greckie, jak i europejskie. Na tym tle wyróżnia się działalność drużyny harcerskiej, którą prowadzi współzałożycielka harcerstwa w Atenach Lucyna Targońska i zespół tańca ludowego, którym od początku jego powstania opiekuje się Grażyna Adamidu i który jest już rozpoznawalny nie tylko w Atenach. Zespół naszej szkoły to po prostu ambasador polskiej kultury. Gdyby nie my, to by Grecy nie poznali naszej kultury, a tak rozpoznają nasze stroje, znają nasze tańce, witają nas serdecznie, zawsze się zachwycają naszymi figurami i ciągle się pytają, skąd dzieci pamiętają tyle figur, bo nasze tańce są bardzo żywiołowe i różnorodne. Oprócz udziału w licznych festiwalach w Grecji i na Bałkanach, zespół włącza się też w akcje charytatywne. W przeszłości był goszczony przez kilka dni przez ówczesnego prezydenta Grecji Karolosa Papuliasa. O tym, że Dni Kultury Polskiej to wyjątkowe wydarzenie, mówili też sami uczniowie. Ich głównym celem jest też, abyśmy pokazali, że mimo to, że żyjemy tutaj w Grecji, nadal Polska jest naszą prawdziwą ojczyzną. To jest bardzo ważne, żeby młodzież pamiętała zawsze, że ma dom, że ma gdzie zawsze wrócić nawet za granicę, że zawsze będą, mam nadzieję, mile widziani. Powiedział gimnazjalista Łukasz Szymański. Aleksandra Skok podkreśliła, że w ciągu tych kilku dni uczniowie mieli okazję zarówno pogłębić swoją wiedzę historyczną, jak i uczestniczyć w ciekawych projektach artystycznych, co było dla nich szczególnie ważne. Dni Kultury Polskiej odbywają się raz w roku i są to nieliczne dni, kiedy możemy naprawdę w tym małym budynku poczuć tą polskość, przypominać sobie tradycje kraju ojczystego i chociażby myślami do niego powrócić. Materiał przygotowała korespondentka Polskiego Radia w Atenach Beata Kukiel-Wrajla. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przypomnijmy, rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych zawiesili protest prowadzony w Sejmie od 40 dni. Przy naszym telefonie Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Jak pan ocenia, czy można mówić o wygranych i przegranych tego protestu, czy zawieszenie protestu nie należy traktować w takich kategoriach? O nie, zdecydowanie myślę, że tutaj trudno mówić o jakimkolwiek zwycięstwie i jakiekolwiek zwycięstwo byłoby właśnie zwycięstwo wirusowe. Decyzja o zawieszeniu czy zamknięciu protestu, który nie odniósł jakiegoś wyraźnego, pozytywnego skutku, jest zawsze decyzją trudną i w tym sensie wydaje mi się, że warto docenić należycie też taką odpowiedzialność, która kierowała się osobami pracującymi w Sejmie i to, że ten protest zakończył i
i możemy mieć w tym sensie jakieś poczucie ulgi, bo skończył się też dramat grupy ludzi, który obserwowała ta Polska, ale jest to ulga dosyć gorzka, dlatego że wydaje mi się, że w pewnym momencie, choć władza miała bardzo poważne argumenty i ma bardzo poważne argumenty i władza no, ma prawo, że tak powiem, przestrzegać, że zawieranie jakichkolwiek zobowiązań wymaga odpowiedzialności, prawda? Bo to są zobowiązania nas wszystkich. To jednak mam takie poczucie, że w pewnym momencie trochę zabrakło rzeczywiście woli dialogu, że o ile na początku tego protestu rządzący spotykali się z protestującymi i wykazywali chęć dialogu, to potem mieliśmy z jednej strony no, serię takich dosyć gorzkich, niepotrzebnych, czasem nieodpowiedzialnych słów ze strony niektórych posłów pod adresem właśnie protestujących, a potem już chyba właściwie obóz władzy przyjął taką strategię właściwie impasu, który ma doprowadzić do wygaszenia tego protestu. I wydaje mi się, że szkoda, dlatego że bo tu było miejsce na dialog. Ja myślę, że tym protestującym nie chodziło na końcu o to, żeby już dzisiaj, prawda, wszystkie swoje potrzeby... Tak, ta ostatnia propozycja była taka, ostatnia propozycja kompromisu była taka, żeby od przyszłego roku właśnie, zacząć wprowadzać ten dodatek 500 złotych gotówce. Ostatnie dni obserwowaliśmy taki wyraźny sygnał ze strony władzy, że żadnych rozmów dalej nie będzie. I powiadam, wydaje mi się, że szkoda, że można było stworzyć też w takim sensie symbolicznym inne, lepsze warunki zakończenia tego protestu. Ten protest mógł się zakończyć w taki sposób, żeby ci ludzie wyszli, tak jak dzisiaj wyszli z podniesioną głową z Sejmu, to także, żeby wyszli z jakąś wyraźnie określoną perspektywą. Ale jak powiedziałem, właśnie ważniejsze od tego, co się wydarzyło w polityce, jest zawsze to, co się wydarzyć może, to, co się wydarzyć powinno. I zamknięcie tego protestu otwiera przed władzą, jak powiedział, przestrzeń na podjęcie poważnego dialogu, na podjęcie poważnej rozmowy, już bez takiej presji tego sejmowego protestu, który oczywiście był czymś nadzwyczajnym. I błędem byłoby właśnie ze strony rządzącej, gdyby odczytali ten dzisiejszy koniec protestu jako ich sukces. Sukces, czy jakby no, taką okazję do spoczęcia na laurach. To jest właśnie moment, w którym powinna się rozpocząć, ja myślę, poważna rozmowa. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zaprosiła już do rozmów osoby protestujące, które protestowały w Sejmie. I myślę, że jako padną emocje, także takie bym powiedział emocje, no też gdzieś podgrzewane z różnych stron politycznych, to wtedy w ciągu najbliższych dni właśnie taki proces powinien się rozpocząć. Dobrze by było także, gdyby on nabrał charakteru takiego zinstytucjonalizowanego, to znaczy, żebyśmy mieli jakiegoś, ja bym powiedział, ze strony rządu takiego w miarę na wysokim poziomie urzędnika, przedstawiciela rządu, który by właśnie tymi sprawami się zajmował. I to jest na pewno też wielkim sukcesem protestujących, że oni przypomnieli nam wszystkim, prawda, że niepełnosprawni są częścią polskiego społeczeństwa. Zastanawiam się, czy to nie było w ogóle największym sukcesem protestujących, zwrócenie uwagi na ich sytuację. Dokładnie. I też oni postawili bardzo ważną kwestię, skoro polskie społeczeństwo się rozwija, skoro Polska się bogaci, co jest zasługą i obecnego rządu, i poprzednich rządów, no to jest pytanie, czy ten poziom życia, czy zakres funkcjonowania pełnosprawnych w sferze publicznej nie jest po prostu zbyt niski. Z tym pytaniem pozostajemy. To jest też takie pytanie o model, jak powiedział, solidarności społecznej, prawda? Bo w ostatnich miesiącach i latach dużo się mówi o solidarności społecznej, ale ona dotyczy głównie takich grup społecznych, które są stosunkowo liczne. Ona dotyczy problemów, które widzimy. Niepełnosprawni to jest problem w tym sensie wyjątkowy, bo ich cierpienia często nie widać, ich potrzeb często właśnie nie słychać i też ich, tak abym powiedział, siła wyborcza stosunkowo nieduża. I teraz właśnie tutaj no, politycy obozu rządzącego stoją przed takim egzaminem, trochę bym powiedział także w takim charakterze etycznym, to znaczy czy będą gotowi także pomóc tym, którzy być może nie będą w stanie odpłacić im za to potem przy urnach wyborczych, bo jest ich po prostu zbyt mało. Ale
wierzę, że władza rozumie to wyzwanie, że rozumie tę perspektywę i wierzę w perspektywę takiego dialogu na rzecz losu niepełnosprawnych w Polsce, też dialogu ponadpolitycznego, bo ten problem to jest problem właściwie dla każdej władzy. Porozmawiajmy o postulatach i o propozycjach rządowych. Protestujący zgłosili dwa postulaty: zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500-złotowego dodatku w gotówce. Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania, zrównał rentę socjalną, a ten dodatek to jest taka ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Protestujący utrzymują, że ten postulat nie został spełniony, bo im zależy na 500 zł w gotówce. Czy ta ustawa druga była wydmuszką? Jak pan ocenia? Tu dotykamy bardzo takiej ważnej i charakterystycznej cechy polityki społecznej, jaką jest, bym powiedział, pewien szerszy kontekst. Bo gdybyśmy miesiąc czy dwa miesiąc temu nie słyszeli tej informacji, że oto rząd jest gotów w gotówce każdemu, prawda, dopłacić 300 zł do wyprawki dla dziecka, które idzie do szkoły. Gdybyśmy wcześniej jeszcze nie słyszeli zapewnień rządu, że on ufa rodzicom, prawda, i w związku z tym to 500+ trafia w gotówce do wszystkich, którzy mają więcej niż jedno dziecko, to wtedy oczywiście rozmowa o tym postulacie i wtedy oczywiście rozmowa o tej ofercie rządu, prawda, żeby pewne świadczenia przekazać, że tak powiem, no bardziej w naturze i w usłudze niż w gotówce byłaby inna, ale no, z polityką społeczną jest tak, że to jest, ja bym powiedział, taki system pewnej chwiejnej równowagi. To jest system, w którym różne oczekiwania, różne potrzeby, różne interesy gdzieś są w pewnej równowadze. Teraz jeżeli jedne z nich się zaspokoi, to wtedy inne także dochodzą do głosu. Tutaj jakby to trochę, bym powiedział, zagrało. W tym sensie trudno jest też, ja bym powiedział, no nie rozumieć logiki protestujących, które mówią, że skoro rząd ufa i daje gotówkę do ręki właśnie rodzinom z 500+, czy jest gotów dać gotówkę do ręki, prawda, w związku z tak zwanymi wyprawkami, a nie na przykład te wyprawki w naturze, no to pytanie, dlaczego nie jest w stanie dać gotówki do ręki właśnie rodzicom osób niepełnosprawnych. I powiem, to jest ważne pytanie, na które powinni i ci rodzice, i wszyscy powinniśmy usłyszeć jakąś przekonającą odpowiedź. I tu wydaje mi się, że gdzieś rozmowy na ten temat zabrakło. Kolejna sprawa to podejście polityków do tego protestu. Czy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości potrafili rozmawiać z protestującymi? Czy wykazali empatię dla ich postulatów? Z kolei też, czy politycy opozycji wykorzystywali ten protest? Jak pan ocenia? Odpowiedź jest złożona. To znaczy, zaczynając od tej drugiej części pani pytania, tak jak no, w roku 2014, kiedy mieliśmy właśnie bardzo podobną sytuację, prawda, przy protestujących, widać było wtedy polityków ówczesnej opozycji, którzy dzisiaj są częściowo u władzy. No tak też dzisiaj widać było, że protestujący cieszą się jakimś wsparciem, sympatią polityków opozycji, ale ja bym nie przesadzał. Skala tego wsparcia właśnie protestujących ze strony opozycji nie była jakąś skalą, bym powiedział, taką dominującą. To nie była z całą pewnością, przynajmniej tak mi się wydaje, jakaś instrumentalizacja czy jakaś taka czysto polityczna gra. Natomiast jeśli chodzi o już ocenę takiego otwarcia polityków obozu władzy, to ja bardzo wysoko oceniłem to, że na początku pani minister Rafalska spotykała się, próbowała rozmawiać z protestującymi, że był tam z pewnym politycznym ryzykiem, podjął polityczne ryzyko spotkania się pan prezydent Duda, że także pan premier Morawiecki znalazł czas, ale w pewnym momencie, trudno powiedzieć, że to było dwa tygodnie temu, czy może trochę później, na pewno chyba takie można mieć wrażenie, decyzja w obozie władzy, że właściwie no, rozmowę należy uciąć i w zasadzie należy ten spór wziąć na pewne przetrzymanie. Ja to przynajmniej tak widzę. No i kolejna sprawa, były wydarzenia też ostatnich dni, kiedy tak, zostali odgrodzeni kotarą. Tak, nie było dostępu do winy. Czy nie zabrakło też delikatności dla protestujących? Ograniczenia dotyczące wchodzenia dziennikarzy na teren Sejmu, prawda, czy też wpuszczania niektórych odwiedzających. Był też incydent związany z wywieszeniem transparentu.
No tak. Tutaj to już był, znaczy ta sprawa z wyższej transparentu to już w mojej ocenie była konsekwencja narastania pewnego napięcia, prawda, i pewnej desperacji po obydwu stronach. Ja bym tutaj jakoś nie obwiniał nikogo, szczególnie to był już wynik pewna logika sytuacji, prawda, która zaczęła wymykać się spod kontroli. I tu przyjęto taką strategię, żeby właśnie przez pewnego rodzaju, że tak powiem, taki pogłębiający się pad, gdzieś ten spór sam wygasł. Myślę, że też rządzący liczyli na to, że media przestaną się tym interesować. To będzie taki spór właśnie, który gdzieś tam... Już wygaśnie. Panie profesorze, jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Na pewno ten temat, jeżeli ten proces został zawieszony, zejdzie z pierwszych stron gazet. Od kilku tygodni był jednym z głównych tematów. Co dalej? Czy ten sukces, który osiągnęli, czyli zwrócenie uwagi na ich sytuację, czy to nie odejdzie to w zapomnienie? To zależy. No, po pierwsze oczywiście dużo zależy od nas, od państwa, od dziennikarzy, od komentatorów. Po drugie od polityków. Chodzi o to, żeby teraz politycy tego właśnie sukcesu protestujących nie próbowali zbyt łatwo gdzieś tam, prawda, przekuć na jakieś swoje różne polityczne rozgrywki. No i wreszcie sprawa trzecia. Zbliża się jednak ten czterobój wyborczy, prawda? Będą wybory samorządowe za chwilę, w których może te kwestie nie będą aż tak wyraźnie stawiane, ale w przyszłym roku będą wybory i na pewno wyborcy będą pamiętali to wszystko, co obserwowaliśmy i na pewno także obóz władzy, który ma na sztandarach przecież hasło solidarności społecznej, hasło bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa socjalnego, będzie chciał jakoś na te problemy, które, że tak powiem, przez 40 dni obserwowaliśmy, będzie chciał jakoś odpowiedzieć. Bez tego trudno mi się wydaje w taki sposób właśnie wiarygodny, przekonujący dalej głosić program. I stawiamy kropkę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był gościem Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. Południe. Zmieniamy temat. Kolejny dzień obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Wschodnia i południowa flanka. Tu NATO musi jeszcze bardziej wzmocnić swoją obronność. Tak mówił w swoim wystąpieniu minister obrony Mariusz Błaszczak. Przy naszym telefonie generał Roman Polko, były dowódca GROM. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rosja jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie? I nie tylko? Minister Błaszczak zwrócił uwagę właściwie na te wszystkie aspekty, które z naszego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia Europy i samego NATO są kluczowe. Po pierwsze, to nie jest koniec historii, dobrze, że to podkreślił, tylko mamy zderzenie cywilizacji, mamy imperialną Rosję, która łamie właściwie wszelkie granice do tego stopnia, że nawet neutralne kraje, takie jak Szwecja, myślą już poważnie o tym zagrożeniu, gdzie niedawno uważano, że teraz zapanuje powszechny pokój, taki globalny pokój. No i w końcu minister zwrócił również uwagę na kwestię migracji. Dobrze, że te sprawy zostały podniesione, również ze zwróceniem uwagi na to, że takie kraje jak Francja, Niemcy jednak powinny wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo, zbiorowe bezpieczeństwo Europy, szczególnie w kontekście tego, co Putin czyni, a zbroi się i kupuje broń ofensywną. Dziś w pewnym sensie Rosja ma przewagę nad sojuszem. Nasze wojska górują nad rosyjskimi liczebnie, posiadając w wielu obszarach przewagę technologiczną, ale to Rosjanie są lepiej przygotowani do prowadzenia wojny klasycznej. Tak mówił minister Mariusz Błaszczak. Czy państwa sojuszu radzą sobie z zagrożeniem ze strony Rosji? I to znów kluczowa sprawa. Ja pamiętam w 1999 roku, trochę później jeszcze, ćwiczenia sił natychmiastowego reagowania NATO i później te siły, które rzeczywiście miały swój komponent dowódczy, były gotowe do natychmiastowego użycia, rozwiązano 20 tysięcy i w tej chwili dopiero od nowa odbudowujemy zdolności działania na własnym obszarze. Minister dyplomatycznie zwrócił uwagę jednak na to, co jest kluczową siłą Rosji. Otóż tam jest to wszystko w rękach jednego decydenta i Putin w krótkim czasie może uruchomić te dywizje, te związki taktyczne, którymi dowodzi, podczas gdy NATO na wypadek zagrożenia, czy nawet na wypadek tego, co się działo na Krymie, w Ukrainie, w Donbasie,
miało problemy z tym, żeby się ciała polityczne zebrały i uzgodniły chociażby wspólne stanowisko. I podobnie było również podczas arabskiej wiosny, gdzie przez długi czas nie udało się znaleźć porozumienia co do wspólnego natowskiego stanowiska. Trzeba to z pewnością zmienić, trzeba usprawnić system kierowania, dowodzenia siłami NATO, tak żeby no nie był to papierowy tygrys, tylko żeby ten potencjał, który w sumie jest, był gotowy do użycia. No i oczywiście ten aspekt przewagi technologicznej widać, natomiast po stronie rosyjskiej jednak w dalszym ciągu są te zagony pancerne i ta doktryna użycia taktycznej broni jądrowej, która właściwie odżyła po krótkim okresie, kiedy wszyscy chcieliśmy wierzyć w pokój, ale to było tylko myślenie życzeniowe. Minister Błaszczak mówił także, że wsparcie dla obecności Gruzji i Ukrainy w NATO jest dla Polski priorytetem. O możliwym przystąpieniu Gruzji i Ukrainy do NATO mówi się od co najmniej 10 lat. Dlaczego ten proces się tak przeciąga? No i dalej będzie się mówiło, ponieważ chociażby z paktu NATO, no, NATO nie przyjmie swojej szeregi żadnego kraju, który ma nieustabilizowane granice, a Rosja doskonale zadbała o to, żeby ani Gruzja, ani Ukraina swoich granic nie miała ustabilizowanych. I tu jest rzeczywiście problem, bo jeżeli te kraje miałyby wstąpić do NATO, to zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi, które obowiązują, no musiałaby najpierw pomóc w tym Rosja, a z pewnością tego nie zrobi, bo z pewnością jej celem działania w tamtym regionie świata jest właśnie to, żeby mieć ten obszar pod własną kontrolą i w żadnym wypadku nie dopuścić, aby granice NATO przybliżyły się do Rosji. To na koniec jeszcze pytanie. Jakie znaczenie ma zgromadzenie parlamentarne NATO? Tu nie zapadają żadne decyzje, to jest organ doradczy. Czy to jest wypracowanie priorytetów przed lipcowym szczytem w Brukseli? Z pewnością jest organ doradczy, ale spotykają się politycy wysokiego szczebla i tak naprawdę to oni podejmują ostateczne decyzje. Dość powiedzieć, że tak jak we wszystkich tego typu działaniach, to jednak w kuluarach, w toku takich dyskusji powstają pomysły, koncepcje, które później sztaby przerabiają na jakieś projekty dotyczące konkretnych działań, mapy drogowe i one są w praktyce realizowane. Dobrze, że te spotkania są regularnie. Szkoda, że tych spotkań zabrakło takich ważnych, kluczowych, przełomowych momentach, wtedy kiedy to Putin przejmował inicjatywę, a na to właściwie było bezczynne, jak ten stróż chowający głowy w piasek. I bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. Generał Roman Polko, były dowódca GROM, był gościem Polskiego Radia 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Czy po ostatnich spotkaniach prezydenta Władimira Putina z przywódcami europejskimi dojdzie do ocieplenia relacji Europy z Rosją? Tymczasem zdaniem Financial Times administracja prezydenta Donalda Trumpa naciska na swoich europejskich sojuszników, by nałożyli ostrzejsze sankcje na Rosję, m.in. w celu zwalczania rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej i cyberataków. Czy Europa ugnie się pod naciskami Waszyngtonu? W studiu Michał Potocki, publicysta dziennika Gazety Prawnej. Czy pana zdaniem wypracowanie przez Europę i Amerykę wspólnej polityki wobec Rosji staje się coraz mniej realne? No tutaj trzeba by na większy obrazek spojrzeć, dlatego że to, co się dzieje na linii Paryż-Moskwa i Berlin-Moskwa, to się bezpośrednio wiąże z i nieco w oddali Japonia-Rosja. Japonia-Rosja, tak, chociaż to jest trochę oczywiście inna historia, inny wątek. Natomiast to się bezpośrednio wiąże z sytuacją wokół Iranu. Dlatego, że to jest ten moment, w którym Waszyngton bardzo zdecydowanie wbił klin pomiędzy Stany Zjednoczone a najważniejsze państwa europejskie. Sama Francja, Amerykanie, przypomnijmy, wycofali się z porozumienia z Iranem i grożą Iranowi nałożeniem sankcji. Zapowiadają, że będą również wymagać od swoich zachodnioeuropejskich sojuszników, ażeby do tych sankcji się przyłączyli, a sama Francja ma Iranowi dostarczyć 100 samolotów. To jest kontrakt gigantyczny, jeden z największych kontraktów w ogóle obecnie czy mających być zrealizowanymi w najbliższym czasie na świecie. W związku z czym to są... Czyli gra idzie o duże pieniądze. Gra idzie o ogromne pieniądze i jest
w pewnym sensie naturalne, że zwłaszcza Paryż będzie próbował badać możliwości taktycznej koordynacji działań wobec Iranu z Moskwą. No my na to możemy patrzeć tylko z niepokojem, dlatego że z punktu widzenia Polski i innych państw naszego regionu każdy rozłam obozu świata zachodniego, czy jak to się w czasach zimnej wojny mówiło, wolnego świata, jest po prostu niebezpieczny. No właśnie, ale czy rzeczywiście możemy mówić o tym, że Paryżowi i Berlinowi jest bliżej do Moskwy niż do Waszyngtonu? W sensie w polityce wobec Iranu jak najbardziej tak. Tylko w tym wątku? Oczywiście nie tylko w tym wątku, natomiast czy ogólnie jest bliżej do Rosji po 2014 roku, czyli po aneksji Krymu i po rozpoczęciu wojny w Zagłębiu Donieckim w Berlinie i nawet do pewnego stopnia w Paryżu jednak wzrosła świadomość tego, że Rosja jest państwem nieprzewidywalnym, łamiącym porozumienia wtedy, kiedy jej jest wygodnie i że trudno liczyć na to, że raz zawarte porozumienie będzie obowiązywało, czegokolwiek by to porozumienie nie dotyczyło. W związku z czym pewien dystans do Moskwy, on jest znacznie większy niż przed Ukrainą, mówiąc ogólnie. Natomiast no rzeczywiście, z drugiej strony mamy Włochy, prawda? Mamy nowy rząd we Włoszech, który może się okazać najbardziej prorosyjskim rządem spośród wszystkich państw. Zniesienia sankcji unijnych na Rosję. Zdecydowanie tak. I to jest kolejny kraj obok Cypru, Austrii, Węgier, który do tego momentu przedłużanie sankcji nałożonych na Rosję odbywało się w miarę płynnie. Mimo istnienia w Unii Europejskiej państw, które sceptycznie podchodzą do sankcji i do tego typu polityki. Natomiast im więcej będzie takich rządów, tym łatwiej będzie im stworzyć masę krytyczną do tego, ażeby wnieść na agendę unijną pytanie, a może byśmy jednak sobie z tych sankcji zrezygnowali. No właśnie, prezydencja bułgarska już zaznacza, że w czasie czerwcowego szczytu Unii Europejskiej będzie podejmowana sprawa przedłużenia unijnych sankcji, które wygasają pod koniec lipca. I wydaje się, że nie będzie jednomyślności w tej kwestii, że być może dojdzie do złagodzenia tych sankcji lub ich nawet zawieszenia, bo naciskają na to różne kraje europejskie. Ale z drugiej strony mamy też administrację amerykańską, która wydelegowała przedstawicieli Departamentu Stanu, którzy jeździli po stolicach europejskich i nakłaniali te stolice europejskie do bardziej ostrej polityki wobec Rosji, do wprowadzenia ostrzejszych sankcji i do wprowadzenia między innymi prawa Magnickiego. Czy na to są w ogóle szanse na starym kontynencie? No, prawo Magnickiego, czyli przypomnijmy sankcje osobowe nałożone na rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za śmierć Siergieja Magnickiego, rosyjskiego prawnika, który odkrył aferę korupcyjną, stopniowo tego typu przepisy są wprowadzane w poszczególnych państwach na poziomie narodowym. Wprowadziła Wielka Brytania, wprowadziła je Litwa, kraje nadbałtyckie przede wszystkim, wprowadziła je przenosząc się na drugą stronę Oceanu Atlantyckiego, Kanada, Stany Zjednoczone. To przede wszystkim Bill Browder, czyli były szef Magnickiego, on prowadzi taką osobistą kampanię krucjatę na rzecz wprowadzenia tego prawa, jest dosyć skuteczny w tej materii. Paryż jest przeciwny. Berlin i Paryż tak, zachowują pewien dystans. Zresztą te wizyty amerykańskich urzędników, przyznajmy jednak dosyć niskiego szczebla w Europie, one są niejako odpowiedzią na to, że wcześniej, parę tygodni temu z kolei z Europy pielgrzymowali dyplomaci do Stanów Zjednoczonych, nakłaniając Amerykanów do tego, ażeby może ograniczyli sankcje w poszczególnych obszarach, na przykład dotyczących aluminium. Przemysł niemiecki, francuski cierpi na przykład na sankcjach, czy może ucierpieć poważnie na sankcjach ze względu na sankcje nałożone na Rusal, czyli potentata w produkcji, w dostarczaniu właśnie aluminium. W związku z czym no to jest taka dwustronna gra. Znowu tutaj trzeba patrzeć na większy obrazek. Natomiast rzeczywiście jest tak, że raczej klimatu do poszerzania zakresu sankcji w Europie nie ma, aczkolwiek trzeba też pamiętać o czynniku w postaci niedawno opublikowanego raportu o zestrzeleniu Boeinga malezyjskich linii. No, państwa, które by w tym momencie promowały na przykład na szczycie w Bułgarii, podsumowującym bułgarską prezydencję, które by naciskały na złagodzenie sankcji, myślę, że spotkają się z dosyć silnym oporem, zwłaszcza Holandii, bo przypomnijmy, na pokładzie tego Boeinga przede wszystkim zginęli obywatele tego kraju.
No właśnie, ale z drugiej strony są te naciski na to, żeby te sankcje nieco złagodzić wobec Rosji. Rosja też prowadzi taką politykę, która zmierza do tego, by rozmawiać z Europą, stąd te wizyty europejskich polityków w Rosji. Czy ten dialog, który jest prowadzony między Moskwą a Europą, może przyczynić się do zmniejszenia tych napięć między nami a Rosją? Między nami, czyli Unią Europejską? Unią Europejską, dokładnie rzecz biorąc. Tymczasowo pewnie tak, natomiast to jest pytanie,